Siemano, Witcher, odcinek trzeci. Idziemy wykonać kolejne zlecenie i warto zostawić w tym momencie łapkę w górę. Dziękuję za uwagę, oglądamy. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Zająć zajmiemy, ale trzeba porozmawiać o wynagrodzeniu. Spoczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? No, i dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Oto i osławiona studnia. Południca. Ciekawe, skąd się tu wzięła. Dziwne. Nie atakuje. O, podszedłem za blisko. Ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Coś musi wiązać południcę z tym miejscem. Jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Mężczyzna został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi. Ale nie jego. Ślady po krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. My po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał.
Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. I powiem szczerze, że wziąłem te słowa bardzo do siebie, bo biegałem po całej mapie, zbierałem roślinki i materiały potrzebne do skraftowania tych olei i eliksirów. Koniec końców zabrakło mi czegoś tam i postanowiłem podjąć się próby walki bez tych właśnie potrzebnych itemów. Czy się udało, przekonamy się już za chwilę. I bransoleta. Ignij. O, zadziałało. Tyle starań na walkę, która trwała 30 sekund. Odeszła. Na zawsze. Ale tak jest parszywe życie, czasami staramy się na marne, a teraz wracamy do tego jegomościa. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to po bojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker. Mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrał. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. No proszę, nie myślałem, że ktoś mi kupić na posag. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. Wspominali Volkera, ja jednego znam. Prawdopodobnie uciekł tutaj z Archolos. Ale kto wie, może tak właśnie jest. Dziękuję za uwagę, miło było, do zobaczenia. Może jutro, zobaczymy. I jeszcze na koniec suby, łapki oraz dzwonki. Dziękuję za uwagę. Posłuchaj mnie uważnie. Nigdy tej przyszłej nie pomogę. Nikomu! Z ciężkiem masz się już więcej...